to taka sól w oku dla wszystkich wędkujących, bo ciągle narzekają, że rybacy odławiają zbyt wiele ryb, że nie ma gdzie wędkować, bo stoją sieci. Pobyt rybaków na naszych wodach, odłów przez nich, to nie jest widzimisię. Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Grzegorz Rogalewicz. Są to czynności podyktowane umowami czy punktami w umowie zawartej z ZGW, z właścicielami wód. To zaczyna się powoli zmieniać. Tak, w tym roku podpisaliśmy umowę ze spółdzielnią Regalica, ale już udało nam się, uważam, coś wynegocjować, coś znaczącego, że rybacy jednak w ciągu wakacji w 2 miesiące nie będą używać prawie żadnego sprzętu do połowu ryb, nie będą się poruszać, nie będą drażnić wędkarzy. Tak samo jest z weekendami od godziny 17 w piątek do zmierzchu w niedzielę. Rybacy mają ograniczoną możliwość połowu ryb. Panie dyrektorze, to porozmawiamy o szczegółach. Jak to rzeczywiście będzie wyglądało? Rybacy nie będą mogli używać. Między innymi jest to sprzęt ciągniony, czyli niewody, przewłoki, pławnice, także narzędzia haczykowe, czyli sznury i pupy, a także narzędzia elektryczne oczywiście. Kolejne ograniczenie to obszary wyłączone z połowów rybackich. Mogę już teraz powiedzieć, że to będzie na pewno kanał Cegielinka, udostępniony tylko i wyłącznie dla wędkarzy. Kanał Klucz oraz dwa jeziora na Międzyodrzu, jezioro Samotne i jezioro bez nazwy przy autostradzie, a także w wybranych okresach rybacy nie będą prowadzili połowów rybackich na całym obwodzie rybackim. Na przykład od 15 czerwca do 15 lipca całkowity zakaz połowu dla rybaków. Od 15 lipca do 15 sierpnia zakaz używania narzędzi typu wątony, słępy i drygawice. W tym czasie rybacy będą mogli obsługiwać tylko sprzęt stawny, czyli żaki i alchamy. Weekendy bez sieci, o czym już wspomniał pan prezes, które zakazują połowów od piątku do niedzieli do zmierzchu. Rybacy będą musieli zastosować wymiary ochronne, które obowiązują wędkarzy. Poza tym rybaków będzie obowiązywał dłuższy okres ochronny, tak jak dla wędkarzy, dla sandacza, suma i szczupaka. Na pewno będziemy szli w kierunku tego, żeby wody Polskiego Związku Wędkarskiego były wodami Polskiego Związku Wędkarskiego udostępnione tylko dla wędkarzy.